Moi drodzy, pierwsze wrażenia z gry, która się nazywa Scavengers. I teraz są jeszcze dropy włączone, więc każdy z was może jakby early accessowy klucz dostać, oglądając pół godzinki przynajmniej live'a. I teraz co? Przynajmniej z pół godzinki to pogram, żebyście mogli dostać kluczyk i sobie pograć. Gra będzie darmowa podobno. Z tego co widzę na Steamie jest już strona i jest darmowa napisane, ale nie da się jej ściągnąć tak bezpośrednio. Musimy znaleźć broń teraz, tak? Jest to gra... Jak oni to mówią? Że to ma być multiplayer PvP, PvE, coś takiego. Bardzo dziwnie to nazwali. Tu możemy sobie... Tu jest kółeczko. Dobra. Okej. Może tak sobie zrobimy, o, w ten sposób, poczekajcie. Już wam tutaj powiem. O, coś takiego, żebyście jak najwięcej widzieli z tej gry. Ja tylko zasłaniam jakieś głupkowate napisy, tam nic ciekawego nie ma, dobra. Więc coś tu się wydarzyło, że jakieś trupy leżą. No, można sprintować, w ogóle czemu jestem kobitką? Jest strzelanie. Dobra. Podobno są tu elementy sandboxowe, można budować bazy i tak dalej, to mnie tak interesuje dosyć. Czy są ślady po stopach? Na śniegu, raczej nie ma. Dźwięki na razie takie mi się wydają bardzo dziwne, bardzo słabe. Jakiegoś drona mam obok siebie. Tak, tu jest co-op, tak, tu można gadać z ludźmi i grać z nimi, no. Na razie jakieś przedmioty podnoszę, ale nie mam pojęcia co tam się... I need you to find it. No dobra. I have marked a location on your map. Investigate this site. Okej, okay, idziemy dalej. A, chowam broń, ale ona śmiesznie biega, tak troszkę kreskówkowo teraz, nie? Jak postacie z kreskówki jakieś. You can find more of these strategic resource caches marked on your map. If you are low on scrap, food or ammunition, seek them out. No Scavengers, nazwa no musi, sama mówi za siebie, tak? Czyli zbieramy złom, zbieramy wszystko co tu zostało. Co to jest na kół? Jakąś taką kopułę sobie stawiam. I found shelter and marked it on your map. You should head there now. Oho! Idzie huragan. Śnieżyca przyszła. Go to the shelter. Dobra, idę. Bo zamarzniemy. Okej. Okay. Czyli są takie elementy, okej, okay, czaję, dobra. Dobra. Odpalmy sobie ognisko. Czekajcie, jak ja stałem przy ognisku, coś mi się tam działo? Level up, dobra, a jeszcze mamy F. Apteczkę sobie otworzymy. Dobra, walnęliśmy sobie w żyłę. Coś tam, temperatura ciała rośnie. Level wbiliśmy, ale co z tym levelem? Czy ja mogę cokolwiek z tym levelem, moi drodzy, więcej zrobić? Dobra, coś tam craftujemy. Okej, mapa. Dobra. I zbieramy złom, tak?
No i dobrze. Tarkow chyba lepszy. Wy gadacie to takie... Jezu, jakie wy macie porównania. Patrzcie, chłop zamarzł. Na ament. Chciał się wysrać tylko. Kloca z kibla podniosłem. Zmrożony trochę był. Nie doczekał się. W ogóle wy porównujecie jakieś gry, nie wiem, mówicie Tarkow. Gram w tą grę, co to w ogóle do Tarkowa nie jest podobne i mówicie, że to jest tak, jakbyście teraz powiedzieli: a nie, nie, Cyberpunk lepszy. No ale kurwa, goście, no. Co ma Cyberpunk do tej gry? O, boróweczki. Dobra. Idziemy do zaznaczonego miejsca. Ale ona śmiesznie biega. You are out of stamina. No dawaj, biegniemy. Fajniejsza gra, fajniejsza gierka od House Flippera? Nie, bo House Flipper polski to lepszy. Oho! Jest ślisk. Beczka. Pali się. Dobra. Musimy to zebrać. Dobra, to jest ten dron, to... Aha, okej, okay, zbieramy. Bardzo słabe dźwięki są w broni. Takie... Jakby takie, takie plastikowe, nie wiem. Jakbym strzelał z takiej plastikowej broni. Produced enough data. Time to bring it home. The evac site is now marked on your map. Dobra, jesteśmy zaznaczeni. Dropship incoming, moi drodzy. Czyli tam z nieba będzie coś leciało. Sprawdźmy to. On a typical expedition, gathering data is your primary objective. Seek it, protect it. Idziemy tam. Czy nie mam spadków FPS-ów? Wiesz co? On chyba nie trzyma streamer mode. Co to robi? Streamer removes the unique identifier from the end of the display name in the main menu. Nie, no to może być. Field of view może być większe. Video. Resolution scaling. V-sync. DLSS-a można zrobić. Ultra performance. Balance. Quality. No bo ja tu wszystko... Ej, ty, DLSS tutaj jest. Sprawdźmy go. No są takie, takie chrupnięcia, no, ale to jest to nie wynikające z mojego komputera, to ta gra tak...
czego gra nas nauczyła? Że mamy strzelać w głowy, tak? Rdzenie jakiś. Co się stało? A i o to w tym chodzi? Czy o co w tym chodzi? Nicely done. Now back to the station. We'll get you a new team and out on a proper expedition. UFO, moi drodzy, porwali mnie. A i teraz jesteśmy tu, tak? New Explorer. Tara can hold and are very gifted. No. I teraz tak. Explorers. Tu są do wyboru. No, Tarik jest, jakiś Mokebe, Valora, Halden. Te są zablokowane, nie wiem dlaczego. Tak. Cruz, Gruz, Jay, Kali z łukiem, Kali chcieć, Kali mieć. Jak tam sklepik? Coś tam jest do sprzedaży, coś tam jest do kupienia. Weźmiemy tego, nie wiem, Haldena wariata. Ma broń. Tu możemy pistolet jakiś zrobić chyba, tak? Plecak Ventura albo taki. Nie można, no dobra. No i co teraz? Co się wydarzy? Mam kliknąć play? Find game, expedition. A jeszcze potem coś jest? First mission, to nie, expedition, dobra. W sklepie rozdać punkty, to zobaczymy. Aha, ja mam wybrać. Tak jak w Apexie i w LoLu i w innych grach. Siema, siema Sparowski. Collect data. Take data. I protect data. Tu w ogóle jakiś alien dostał? You've made it to Earth in one piece. So far, so good. Now, on to your mission. Now that you've landed, be sure to stick together. You're far too fragile to be doing this alone. Especially if you should run into another team of explorers. No, trzeba bro... O Jezu, jak ścina na początku ta gra. Search for a weapon. Nie no, czekajcie, coś jest nie tak. Ja muszę zobaczyć, co jest nie tak z tą grą. Jak tu się mówi na mikrofonie? Hello? Hello? Do you have microphone, maybe? Hi. Fantastic. Okay. They're all dead. Now, head to the location I've noted on your map. You'll be able to harvest data for me there. Predictably, this building appears to be brimming with infected organics.
You'll have to eliminate them to reach the data. Neutralize Scourge. Find Shard. Ja mam jakąś strefę leczącą. Wow, duża jest ta. To strzelane jest? Co ty strzelasz? The Big Szczur. Jak trochę laguje? No nie wiem, no mogę ustawić wszystko na mniejsze, ale tak jak mówię, to jest bardzo dziwne. Może tak, może nie ma potrzeby, wiesz, ustawiać. Komputer nie daje rady, nie? Zbyt mocarna grafika. Oho, coś tam się dzieje. Kasę otwórzmy. When the time is right, I'll send a dropship for your extraction. Until then, happy data collecting. Also, please attempt to avoid death. That will limit the amount of data you can send me. Your keeper now has enough scrub to upgrade your shield. O, już pierwsze osoby dostają, tak? Kluczyk Early Access. Dobra, uciekamy. Tak samo ma, inny twórca. Czyli dziwnie ta gra po prostu chodzi. No nie, to, ja nie wiem, ja do teraz nie wiem, to jest Battle Royale? I to jest taka krótka giereczka, nie wiem, pół godziny i tyle, czy... Bo ja w ogóle myślałem, że to jest jakaś gra typu MMO, że będziemy tutaj expić, rozwijać bazę i tak dalej. O co tu chodzi w ogóle, nie wiem. VR. BR to jest, ta. Kolejny Battle Royale. Storm. Stay inside the safe zone noted on your map. The climate here really is lethal to your fragile biology. Jakieś skrzynki tu są. Weźmiemy sobie tego rewolwera, tu sprzedamy. O. Pojazdem podjechał.
To wygląda jak kopia Apexa? No to wygląda bardzo Apexowo. Ale trochę pomieszanie takie z poplątaniem. Bo tutaj walczymy jeszcze z... Tutaj walczymy jeszcze z PvE, nie? Czyli ze środowiskiem, co tutaj się wszystko dzieje. Podleczę się. Jakiś level dostałem, nie wiem za co, nie wiem co ma zrobić. O, zdobywasz, odbierz teraz, przejdź. No, dobra, wszyscy teraz zdobyli, tak? No i macie teraz, jak zdobyliście ten kluczyk, go macie do odbioru gdzieś i wpisujecie go na Steam. Chyba tak jakoś to działa. Ciśnij C. Ulepszamy. Co to jest? A to nasz, dobra. Wyglądał jak przeciwnik. Dobra. Dostaliście kluczyk do tej gry? Ale ja dalej nie wiem co się dzieje, czy my coś robimy z kimś. Pół godziny trzeba oglądać. No. What the fuck? Dobra, jadę. Sending in the dropship for your extraction, and I can only wait for so long. 6,5 tysiąca ludzi na Steamie teraz, więc dupy nie urywa. No ale weź pod uwagę, że jest zamknięty Early Access, że trzeba mieć klucz specjalnie zdobyć, nie? To też zmniejsza ilość ludzi chętnych, bo oni nie wiedzą potem skąd ten klucz wziąć, nie chce się ludziom nigdzie tam za tym kluczem latać. Ja nie wiem, czy jest miejsce jeszcze na Bounty Royale. Już chyba to, co zostało. No to już mieli zdobyć w tej dziedzinie, to już ludzie zdobyli. Chyba Fortnite zdobył, zdobył, tak. Co to już? Czekaj, bo ja już chyba nie rozumiem tego. Ja nie wiem. Nie wiem, czy to jest to, czego ja potrzebuję. Czy to jest gra, której szukałem. Akurat.
3 minuty i co, będziemy czekać teraz 3 minuty? Ja pierdzielę. No i akurat będzie 17, robimy losowanie Corsera. No i co, odlecieliśmy? Dobra, nie rozumiem tej gry, jest dla mnie... Nic nie zrobiliśmy, zbieraliśmy jakiś złom. Nic z tego złomu nie wykraftowałem poza jakimś jedną pierdołą. Nikogo nie spotkaliśmy. Nie wiem. Tak? Pierwsza gra, dwa... Mówią, że pierwsza gra jest bez nikogo. To... tak? Dobra, no to teraz zagram prawdziwy mecz, tak? Okej. Dobra, to ja wam wierzę, tak? Teraz robię... okej, okay, tam jakiś research mogę zrobić. No ale tam research researchem. Dawaj. Next gra. Dobra, no to teraz mamy już gierkę ponoć z tymi, nie? Z graczami, to zobaczymy szybciutko. W jakim czasie klucz wysyłają? Ale gdzie? Z którego linku? Z dropów to masz chyba od razu, a ten z Onetu to tak po 3 minutach. Masz jednego. O, dzięki wielkie za sprezentowanie subka. Bardzo dziękuję. 07 gifted a tier 1 sub. Witaj, witaj. Dzień dobry. Dziękuję. 0401. They have given 32 gift subs in the channel. No i co? Dobra, i tutaj już mamy trochę więcej. Dobra, i tutaj już mamy więcej osób teraz, nie? Welcome to Earth. It is a hellscape as per usual. Good luck. Hello? Hello? Hello, hello? Hello, my friend. Dobra, on jest jakiś... Indii chyba jest chłop. Welcome again. Welcome again. Circular storm data appearing on the outer regions of your map. That's dangerous. Hello! Hey! Hey, guys! Hey, hey, hey! Where are you from? Data point location. I bet you must be from... recorded on your map. They could contain information that will help me better understand the Scourge. Nie wiem, skąd on jest. Come here, come here! Uruguay? Climate is very unstable. So, to make the most of this opportunity, I've sent several explorer teams to gather data. Return the most data points to me. Now make sure you get something nice. I read about human motivation tactics in several digitized books. Reloading. Outlander, tear for the camp. Keepers on it. Your team is in the lead. Keeper.
Co on tam gada? Portugalia, Hiszpania? No tak mi się wydawało właśnie, że taki Portugal, Hiszpan. I'm reloading. Musimy tam iść, nie? Tak, losowanie za parę minut. No, po tym meczyku. Po meczyku zrobimy losowanko. Dziwny dźwięk mają te postacie, taki, znaczy... Brzmią dosyć naturalnie. W sensie, to nie są takie dźwięki, wiecie, typowych voice aktorów, takich... z jakimś takim super aktorskim głosem, tylko takie w miarę naturalnie to brzmi. Dlatego ja myślałem, że to ktoś przez mikrofon mi ktoś gada, nie? Ready to devastate. Reload my weapon. Kogo to obchodzi, że ty loading weapon robisz, gościu? Chodź. Dziewiętnaście osób jeszcze w grze. Ktoś tu jest. Dobra. No, dwóch graczy widzę, że jest. Jakiś wóz tam jest. Dobra. All right. Let's repair this. Low energy. I should eat soon. Vehicle's ready. Let's see what this thing can do. Idzie śnieżyca. No wsiadaj!
Kurwa, wsiadaj! A, bo on to musi zbierać. Patrz ze mnie. Trosty. This is where we must go. This was ideal. Ale ścina. Ten stop, stop. Dobra, co ja mam jeść? Co, jakie hungry? Co ja mam jeść tu? Kurwa! O kurwa, co jest? Gra mi się zacięła. What the fuck? O, mięso jakieś jest. Smalczyk, tak jest. What the fuck? Dobra. A on nawala z kogoś czegoś. Tu jestem. Co byś ty to zrobił tak? Nie! Dobij go! Dobrze. Możesz nam pomóc? A, pomogłeś pierw tamtemu. We still need your help. Okej, super. Ale ledwo. Ledwo, gościu, wiesz? Kurde, prawie żeś mnie tutaj zostawił na śmierć. Dobra, musimy spadać. Strefa niebezpieczna jest. Gdzie idziemy? Dobra, idziemy.
Run, run, run. Przypomina mi to, wiecie jaką grę? Ona już jest martwa, ale była taka gra, gdzie się występowało w takim show, ale ja nie mówię o tej na wyspie, tylko o tej, co każdy miał taki kawałek mapy jakby. Jak się ona nazywała? I był kamerzysta, Darwin Project, tak, Darwin Project. Nie, 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 Darwin się nazywała. Jedzonko przynajmniej jakieś. The Chewling. Nie, Darwin, Darwin Project. Chewling był fajny. Nie, no The Chewling był super. On był drętwy. On miał tam takie drewniane animacje i mechaniki, ale... O, widzicie, tu jest w ogóle grafika jakaś, że można zobaczyć, co jest pod spodem. Ale co było urocze w nim? Co oni robią w tamtym miejscu? Bo zimno jest na mnie. Jak tam z tą strefą? Jezu, ta strefa jeszcze jest taka. Co to są, niedźwiedzie jakieś? Czy jakieś mutanty to są? O kurwa, to są bydlaki! Super mutant! Second to craft this. Dobra, idziemy. Wygrałeś? No to super. Każdy wygrał. Wygrałeś. Wszyscy wygrali. Uhu! Gratuluję. Teraz będzie giveaway. Co? Jest w końcu coś? Ciepło? Dobra, temperaturę sobie regenerujemy. Dobra. Ja już nie mam amunicji powoli. High value objective activated. Co teraz? Jak nie mam ammo, no to muszę tutaj znaleźć, ale... Top 10.
Tam jest skrzynka jakaś. Get out of here, Gold. I'm not afraid. Taking fire. I'm taking more hits. Dobra, mam amunicję. O, widzę chłopa jakiegoś. Value objective completed. Gear complete. Let's move. Your teammate is dead. You do well to return your teammate's life. I will send you another teammate. Take care of this one. A, jestem na górce. O, ładnie strzelił mi Heda. Mogę granata rzucić w nich? Bleeding out? Oni byli na górce, patrzcie jak się świeci celownik. Ale to dobrze, że przynajmniej te snajperki, nie? Są tak jak w Battlefieldzie wyszczególnione, że w tym miejscu są. A, jeśli my możemy respawnąć jeszcze, jeżeli on żyje. To czekaj, jak to działa? Respawning? Ale on by musiał przeżyć. Aj, ciul. No i dobra, nasz nie wygra niestety. Wątpię. A on nie ma ani amunicji nie ma. Nie przeładował! Jezus Maria. A dobra, jeden przeżył u nas. Czekajcie, czekajcie. U nas, dobra, dobra. Teraz u nas przeżył chłop. Poczekaj. Ten chłop u nas przeżył, tak? I my się respawnujemy jeszcze. Ileczka, pozdrawiam, pozdrawiam. A team has reached the shuttle. Ja nie rozumiem tego, czemu my się w ogóle możemy zrespawnować? I czy to jest jeden respawn tylko na całą grę, czy jak? Gdzie wanna? Nie ma wanny. Jaka wanna? Nie rozumiem. Dobra. Jak można przedłużyć scavengers? Złomiarze. Czekamy, chodźcie. Ścierwojady, ta. Yeah.
until mission completion. We're low on time. Fine. Add it to the list. Majster jest szefem od 13 miesięcy, 13 lat minęło, jak to miło brzmi. Jest tam team jakiś. Lift off in 30 seconds. To był team od tyłu. Oh dear, you're dead. Czyli mam jeden respawn, a potem już jest eliminacja, koniec. Odlecieli nasi? Dobra, odlecieli nasi. No dobra, czyli nasi... No tak. No dobra, no.